Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Elir i witam was ponownie w Supreme Commander 2. Ostatnim razem broniliśmy nowej katedry i obrona nam się udała. Co prawda troszkę atomówek spadło na to miasto, ale myślę, że i tak mieszkańcy są wdzięczni, że cokolwiek się udało uratować, niż mieliby wszyscy zostać usmażeni atomówkami. Wybieramy się dalej, przenosimy wojnę pod drzwi Rogersa i zobaczymy, gdzie tym razem trafimy. Zapraszam ze mną. Command center's ahead. Roger's office is deep inside, under a few hundred tons of concrete. This place is a graveyard. Rogers knew there'd be a fight. Hold on, I'm picking up a UEF ACU. This is Coalition Commander Greer. Rogers has taken over and I'm surrounded. I'm here to end this. I'll head to your position so we can pool our resources. Roger. Maddox, you got incoming air. This is gonna get bumpy. Greer, taking heavy fire and need to land short of your position. I got your back. There's a substation near me, and taking it out will cripple Roger's energy production. Check this out. Don't do it! Oh, man! That explosion just took out half of my army! I need assistance fast! I'm on my way. The command center is powered by an enormous Generation 9 reactor that's pumping out way more power than is needed for the base itself. The entire place will go nuclear if it blows. Won't it take me with it? Probably. No dobra, musimy dołączyć do tego Greera całego. Nie możemy nic budować. Zatem zostaje nam tylko przejść jak najszybciej naprzód. Dobrze, jak to wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda tak, że nie wygląda. Dobra. Maddox, dawaj tym swoim OJD. W ogóle OJD to jest skrót od opancerzonej jednostki dowodzenia, więc tutaj... Znaczy, mogę zbierać surowce? Nie, mogę. Dźwięk jak odkurzacz. No dobra, nie będziemy co prawda teraz się zbierać w złomiarzy. Takie mamy zadanie. Uderzymy sobie teraz na te jednostki tutaj, które się znajdują. No, okej. Dobrze będzie zachować jak najwięcej jednostek, chociaż kurde, tutaj mamy naprawdę... Naprawdę sporo jednostek jest między nami a nim. A dobrze byłoby mu podprowadzić trochę wojska, zanim wszystko pójdzie się kąpać, że tak to ujmę. Nasza OJD tutaj również ostro. I'm not interested in fighting anyone's war. You get here, I give you my army, we go our separate ways. Aha, okej. Okay. Gościu się po prostu wycofa. W chwili, w której... się połączymy, on po prostu... zwieje. Chociaż dobrze, że będzie w miarę jakiś taki punkt obronny, już wybudowana baza. Chociaż tyle trzeba docenić. No dobra, tu elegancko się na razie przebijamy i nawet bez problemu bym powiedział. Oj, oj.
No dobra, Maddox przyjmuje na siebie obrażenia. Natomiast reszta moich jednostek może na spokojnie to wkroczyć i zrobić rozróbę. Trochę mu życia zeszło. No dobra, natomiast prowadźmy nasz Blitzkrieg dalej. Teraz stracę trochę jednostek. Wszystkie są w pełni sprawne. Tak jest. Straciłem troszeczkę jednostek, ale jednocześnie... Czy mogę naprawić go? Maddox, weź no. O, mogę naprawiać jednostki, dobrze. Nie wiem dlaczego, jakoś nie zawsze ta opcja, kurczę, chce działać. Dobra, naprawimy te jednostki, które się... najbardziej, które są najbardziej uszkodzone. I pójdziemy z uderzeniem dalej na nich. No, okej. Jeszcze on jest uszkodzony dość sprawnie. A nie idzie pierwszą linią, więc... To jest spora szansa, a wypalam, bo to nie było cokolwiek zrobić. Against Rogers and all of the other Sirens on the planet. What other Sirens? There was only one. Pozostałych Cybran na planecie był tylko jeden. No dobra, w takim razie spawamy go z powrotem. Im wyższa ranga, tym wiadomo, tak jak w każdej grze strategicznej, im wyższa ranga, tym jednostka jest lepsza w walce. Dlatego, kurde, takich weteranów jakby udało się podprowadzić, to na sam początek, zanim zbiorę jakąś dobrą obronę w bazie, to byłoby jak znalazł. No dobra, musimy uderzyć teraz tutaj. Maddox już się przemieszcza za całą grupą. Niestety oni mają przewagę wysokości. I oni już mnie widzą, natomiast ja ich nie. Aha, to są tylko wyrzutnie. Potem wpadamy między nich i robimy rozrubę. Pięknie. I bez strat. Dobrze. I bez strat docieramy do... To znaczy bez strat. Bez strat w tej ostatniej fazie docieramy do bazy Greera. Trochę jednostek co prawda straciłem. Na szczęście nie tak dużo jak mógłbym stracić, gdybym zagrał tak jak poprzednio. Just in time. What's the plan? There is no plan. Like I said before, I give you control of my army and I get out of here. You got incoming transports. There's too many of them. Hunker, Greer. Hunker. Oh man. Niestety. Got any bright ideas? I have one, but you're not gonna like it. What do I need to do? The primary reactor is protected by a shield. You drop it, you expose the core. The only way to disable the shield is to take out the three remaining substations. And then it's over. Then it's over. How many more UEF soldiers need to die for your little crusade? Just one. What do you think you're doing here? Relieving you of your command. So, just like that, I'm supposed to hand over the keys to the castle. Did I give you the impression I was asking? No dobra. Zatem... wracamy z powrotem do akcji. Tym razem zrobimy to w trochę innym stylu. To znaczy, również zaczniemy produkcję jednostek. Dobra, powinny być budynki typu bunkry i tak dalej. Pewnie, że są. Znaczy, teraz mamy dostęp do wszystkiego. A najbardziej nas interesują artylerie dalekosiężne. To jest mój podstawowy punkt, do którego chcę dotrzeć. Również chyba mamy tu możliwość zbudowania
pocisków strategicznych. Tak jest, są również pociski strategiczne. Jednak w pierwszej kolejności interesują mnie lekka stacja artylerii, to nie. Dobra, zmienimy sobie na razie to. Z tego co widzę, to... O właśnie, to była elektrownia. Tu mieliśmy dwie kolejne elektrownie. Tu mamy trochę złomu. Tu jest kolejna partia złomu. Dobra. Musimy ich wypchnąć z bazy, to przede wszystkim. Zatem przejdziemy sobie do kąt uderzenia. I przede wszystkim wypchniemy go z naszej bazy, tak żebyśmy mogli ufortyfikować tutaj górę. Tak jest. Dominik, ty się zajmij od razu budową kolejnych elektrowni, bo prąd będzie nam potrzebny. Natomiast jeden inżynier zajmie się budową tego, natomiast drugi zajmie się budową generatora tarczy w tym miejscu. Czołgomiot Noego. Dobra, dwie elektrownie powstały. Powstaną zatem jeszcze dodatkowe stacje badawcze, które zwiększą mi przyrost punktów. Mamy problem w postaci nadlatujących bombowców i małej ilości punktów obrony przeciwlotniczej. O, powiem ci, w samą porę się postawię. To pole siłowe. Pole siłowe momentalnie daje mi przewagę w tym miejscu. Postaw drugi generator osłon. No właśnie, on się tu skupi na bombardowaniu moich pozycji. Aha, on ma tutaj pola siłowe od razu. No, to gnida jedna, no. Proszę bardzo, od razu ma pola siłowe. W pełni rozbudowana baza, co mi się bardzo nie podoba. To od razu mogę powiedzieć, że nie podoba mi się to. Nie lubię tego, że on ma pola siłowe. Też bym chciał mieć już pola siłowe. Co to jest? No i ślicznie. Teraz jestem pod polem siłowym zasłonięty, więc możecie mnie co najwyżej pocałować w dzyndzel. Jak wygląda sytuacja z moimi... No, wygląda całkiem przyjemnie. Żuraw lądowy mogę postawić. Tu co ja mam z lotnictwa? Mogę stawiać grubasy. Mogę wypychać grubasów do walki. Grubasów nie chcę. Chcę się wyposażyć w artylerię. Na razie krótkiego zasięgu. I wzmocnić moje artylerię krótkiego zasięgu. To jest 2, czyli 5 punktów. Dobra, mam artylerię krótkiego zasięgu, którą z przyjemnością zacznę za chwilę stawiać, jak tylko postawię dodatkowe punkty ogniowe. Tak jest, chyba że Dominik tu za chwilę przyjdzie. Tak jest, Dominik już idzie. Mamy budynki zaawansowane, to mamy tutaj lekką artylerię. Mam 3 punkty na pole siłowe. 1, 2 i 3. No ja tutaj widzę, że oni ostro sobie poczynają. O, tutaj oczywiście już momentalnie punkty bezpośredniego ognia bezpośredniego sobie tutaj elegancko dają radę. Dodatkowo postawmy dwie wieżyczki przeciwlotnicze. Widzę, że od lewej strony powinien się dorwać do mnie. Też im to nie wyjdzie, wieżyczki sobie świetnie dadzą radę. Dzięki temu ja mam świetnie bazę zabezpieczoną.
You'd be wise to consider the NOAA unit cannon as an efficient means of transporting units over a great distance. A tu oczywiście od razu się zacznie zabawa z artylerią bliskiego zasięgu. Mamy punkty wsparcia artyleryjskiego, co jest świetnym pomysłem, jeżeli bronimy jakiegoś miejsca. To rozstawienie w ciasnym, powiedzmy w wąskim miejscu, rozstawienie takich pozycji artyleryjskich bardzo pokaźnie dziesiątkuje jednostki nieprzyjaciela. I mamy dostęp do artylerii dalekiego zasięgu. No proszę Państwa, jak tylko zakończymy budowę tych stanowisk, 6 stanowisk tutaj sobie świetnie da radę, będą ich tu naprawdę nękać. Dobra, powstało 6 stanowisko artylerii dalekiego zasięgu, artylerii bezpośredniej, natomiast teraz mamy artylerii dalekiego zasięgu i tak Bogiem a prawdą możemy ją postawić praktycznie wszędzie i tak będziemy mieli zasięg. Niemniej jednak wycofamy się na razie. No tak jak mówię, artyleria tutaj, ona nie jest zbyt celna i ona nie ma być celna, ale sami zobaczcie co się dzieje w tym momencie. Ona się po jakimś czasie na bliższą odległość wstrzela w cel. No i wtedy już jest w ogóle. Oczywiście jeszcze możemy dodać artyleria packa. Wtedy to działo staje się działem do ognia bezpośredniego. No ale tak jak mówię, do ostrzału jakiegoś terenu czy do zabezpieczenia jakiegoś terenu to artyleria się jak najbardziej sprawdza. Już tu chyba nie ma zasięgu tam dalej. Ale jak tylko jakieś jednostki znajdą się w zasięgu, no to momentalnie są zasypywane dużą ilością złomu. Dobra, czy Dominik się już wycofał? Dominik, cofaj. Ty się musisz tutaj elegancko wycofać do tyłu. Wstrzymamy sobie budowę. Jednostek mamy dość dużo. Działo szynowe to ekstraktory masy, to dodatkowo właśnie ekstraktory masy zostały zaopatrzone w wieżyczkę, już nie widzę jej tutaj nigdzie, w wieżyczkę przeciwlotniczą, co mi dodatkowo wzmocni. Dobra, przesuniemy sobie ostrzał. Tak jest, tutaj artyleria daje radę. Nie wiem tylko dlaczego tu mi te budynki zostały zniszczone. Musimy sobie odbudować je. No artyleria oczywiście będzie robiła swoje, będzie gnębiła wroga. Tymczasem my zajmiemy się budową artylerii dalekiego zasięgu. Taka artyleria to jest naprawdę potęga. Tym bardziej, jeśli możemy ich zbudować naprawdę, naprawdę dużo. Myślę, że wystarczy. Gwarantuję Wam, że żadna baza... A nie, to było wieżyczka do ognia bezpośredniego. Konwertery masy to nie. O proszę bardzo, gdzieś mi od boku weszli. Artyleria to ich ostrzela, ale tutaj sobie świetnie dadzą radę. Dobra, redukujemy koszt. No i tak, tu już pierwsza bateria artyleryjska otwiera ogień. I będzie bombardować tutaj te punkty. Heads up, you got transports coming in hot and heavy. No dobra. Jest wieżyczka do ekstraktorów masy, zatem jeszcze dodatkowo wzmacniamy naszą linię. Pytanie, gdzie są te transportery? Tutaj? To będą te transportowce? Albo to będą te transportowce? Tutaj artyleria sobie świetnie się bawi, zresztą jak widać.
tutaj artyleria. Jak tylko uda się zbudować wszystkie te działa artyleryjskie, to misja powinna pójść bardzo, bardzo szybko. Transportowce chyba wylądowały, ale tutaj jednostki mają, przeżywają ciężkie chwile, no nawet nie doszły. Natomiast z lewej strony te jednostki tutaj próbują się przebić, ale też raczej nie gwarantuje im sukcesu. No pewnie. Wszystko się posypało. Ten czołgomiot Noego to nic innego jak po prostu wyrzutnia czołgów, tak? Jeśli tak to można nazwać. O cholera. Tu mamy co prawda delikatną baterię przeciwlotniczą. Mamy jeden myśliwiec. O tak, jak widać już coraz bardziej nasze stanowiska artyleryjskie zaczynają prowadzić ogień w stronę bazy wroga, co moim zdaniem jest zrobione naprawdę, naprawdę ładnie. Jak ta artyleria tutaj sobie strzela. Udźwiękowienie też jest fajne. No i bardzo fajne są efekty samego strzału, prawda? Przełącznik przekaźni reaktora. Aha, to mamy rozwalić. To mamy rozwalić. Kryptor królewski. Tu jest kryptor królewski. Rdzeń reaktora. Proszę bardzo. Tu jest kryptor królewski. Tutaj artyleria sobie. O, proszę bardzo. Mamy wszystkie działa artyleryjskie gotowe z jednej linii. Bardzo mi się to podoba. Dobrze, tu mamy silos rakiety strategicznej. Sobie puścimy. Jak on tutaj włazi? Tędy. Nawet nie wiedziałem. Czyli gdzie są moje jednostki inżynieryjne? Tutaj. Musimy zabezpieczyć sobie flankę. No tak, dlaczego komputer atakuje akurat tutaj, próbuje to zniszczyć? Dlatego, że ja mam teraz zasięg na całą bazę. I z przyjemnością będę bombardował ją. A im więcej dział artylerii, na tym ten ostrzał jest bardziej niszczycielski. Tak naprawdę działa artylerii dalekiego zasięgu nie mają na celu być celne. One mają po prostu zasypać dany teren jak największą ilością pocisków. Mają na jak największy obszar pokryć, że tak powiem, złomem. Jest to dość logiczne. To z reguły takie budowle. No, padło tamten budynek. Padł, no, został zniszczony. 13. No dobra, tu mamy już od razu postawione. Znaczy, generatory pola siłowego mamy gotowe. Potem postawmy sobie po 3 wieżyczki na inżyniera. Jak widać, ostrzał jest naprawdę fajny. Naprawdę powiem wam, że fajnie to wygląda. Jak pierwszy raz użyłem takiego ostrzału artyleryjskiego, byłem w niebo wzięty. Efekty wizualne są naprawdę, naprawdę fajne. Oni będą mi próbowali niszczyć moje działo artylerii. Prawdopodobnie może im się to udać. Dobrze, ja tymczasem, skoro tu już mam wszystko zrobione, to muszę dodać sobie w takim razie artylerii obrony przeciwlotniczej. Na taką właśnie ewentualność, jakby oni będą mi tu przyjeżdżać. Znaczy przylatywać, dokładniej rzecz biorąc. Ach, ta artyleria tutaj pięknie muci.
O, proszę bardzo. Bombardują już ten cel główny. I zasadniczo cała nasza gra w tym momencie polega po prostu na pilnowaniu, aby no, te dzieła artylerii nie zostały zniszczone. One już sobie tutaj będą bombardować to wszystko i my tak naprawdę już nic nie musimy robić. Możemy co najwyżej tylko sobie rozbudowywać. Już mogę zrobić tam silos rakiety strategicznej. I nasze całe zadanie... I'm picking up an experimental that's moving to your position. No, idzie eksperymental. Zatem skierujmy na niego artylerię. Prawda, oni mają marne szanse, żeby tu przejść, ale zawsze jeszcze dodatkowo... Proszę bardzo, jaka salwa poszła na niego. Dodatkowo możemy ostrzelać jeszcze eksperymentala. We got Rogers on the run. He's ordering his armies to fall back and defend the reactor. This is working. No tak jak widać, eksperymental zostanie zbombardowany. Przy okazji zostanie zbombardowane wszystko, przy czym się znajdzie. Zatem cała linia, którą on będzie szedł, zostanie po prostu zasypana pociskami. Yo. A, no on tutaj po prostu wylądował. Jak widać, świetnie to zdaje no, egzamin, takie prowadzenie po prostu bombardowań, takiego eksperymentala. O, tu idzie całkiem spora armia. Eksperymental prawdopodobnie dojdzie do naszych linii. Dlatego my przekierujemy ogień na te jednostki, które zbliżają się za eksperymentalem, żeby jak najwięcej ich tutaj obstrzelać, żeby jak najmniej tych jednostek doszło. The king is dead. You're not fit to wear a UEF uniform. For the first time in my life, I'm thankful for that. Królewski padł na twarz. Te jednostki też już tu nie dojdą. Jak widać, artyleria bliskiego zasięgu tutaj przejmuje rozgrywki i ona zaczyna ostrzeliwać cele. Natomiast artylerią dalekiego zasięgu pozbędziemy się eksperymentala, który stoi tu z tyłu. Niech oni go sobie tutaj ostrzeliwują. Armia tutaj pięknie dostanie bonusy. Natomiast artyleria, jak sami widzicie, będzie prowadziła zmasowany ostrzał tej pozycji. Powstały wieżyczki przeciwlotnicze. Postawimy sobie wieżyczki od razu i tutaj. Niech Maddox je postawi, będzie szybciej. No i wiadomo, im dalej strzelamy, tym ten rozrzut będzie większy. A niemniej jednak dość ładnie skupiają. Oczywiście możemy sobie dobudowywać tej artylerii, nie ma problemu. Mamy jeszcze sporo miejsca, więc tej artylerii możemy naprawdę dobudować. Dobra, zwiększamy zasięg widoku. Ale, ja tutaj... Dobra, tu lecę już kolejne kanonierki. Na tą właśnie ewentualność zbudowałem te działa przeciwlotnicze, żeby jak najszybciej się ich pozbyć. Jak to wygląda sytuacja z tym kryptorem królewskim? No, wygląda tak, że dostaje ostro w pierdziel. Można to zobaczyć tak trochę pod kątem, jak to wygląda. Elegancko dookoła go ostrzeliwują.
No jest to oczywiście artyleria do zwalczania bardziej budynków. Bardziej do niszczenia budowli niż do... niż do prowadzenia ostrzału jednostek lądowych, ale też się sprawdza. Uj, dostał bezpośrednio, proszę bardzo. Padł na twarz. Dobra, przekierujmy w takim razie ogień na tą pozycję. Nie wiem, co oni teraz chyba w to będą próbowali strzelać. Albo tu gdzieś. A tutaj będą próbowali pokrywać ogniem, ale my przekierujemy sobie tu. Tu jest więcej takich celi bardziej skupionych. Dobrze, tutaj Maddox już sobie pięknie dał radę. I właśnie, mamy wyrzutnie rakiet strategicznych. Bardzo się cieszę z tego powodu. Postawimy sobie na dzień dobry dwie. No już widzę, spadają. Tu już wszystko padło. Dobrze, zatem skręćmy sobie tu. Poprowadźmy ostrzał tej pozycji. Teraz oczywiście będą strzelać salwami. Tu sobie bombowca. Uuuuj. No i oczywiście pole siłowe już się wyłączyło. Nie jest w stanie wytrzymać. Nie jest w stanie wytrzymać takich bezpośrednich trafień z... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Z 12 armat. Dobra, rozpocznijmy. O, nie mam tych. Oczywiście nie ma czegoś takiego jak friendly fire, więc budynki mogą sobie strzelać do nas. No i teraz ruszył się ten trzeci. Dlatego momentalnie przekierujemy na niego ogień. Niech do niego strzelają. Aha, prawdopodobnie teraz wybiorą się na niego. Tu mamy oczywiście jednostki naziemne. Co do budynków, to silos obronny teoretycznie byśmy mogli wziąć, ale nas on nie interesuje. Dobra, weźmiemy tak i weźmiemy tak. Konwerter masy, być może teraz sobie go postawimy. Dobra, jak wygląda tu sytuacja z nim? No, wygląda tak, że jest ostro ostrzeliwany. Tak jak mówię, przy okazji obrywa wszystko, wokół czego on się znajdzie. Pole siłowe już się wyłączyło. Artyleria tutaj bezpośrednio już zaczyna do nich strzelać. Zatem wyjdźmy im naprzeciw. Te jednostki niech się ruszą tutaj. No tu mamy transportery. Idziemy sobie do kontr uderzenia. Niech coś się dzieje na tym froncie. Tak jest, nasza artyleria tu już ostro zaczyna ostrzał, także wstrzymamy się. Może jeszcze nie rozwali tego przekaźnika. Tak jest, Kryptokrylewski tutaj ostro prowadził nas ostrzał. Ale siła złego na jednego. Niestety... na szczęście nie wszystkie jednostki padają. I tu widzę, jakiś transporter sobie próbuje przelecieć. Raczej mu się to nie uda. O, odpadł mu silnik. Dlaczego nie chcę strzelać do końca?
tego budynku, dlatego że nie wiem, co mnie czeka nadal dalej, później, i chciałbym mieć dostępną atomówkę. Chciałbym mieć dostępną atomówkę na tą ewentualność. Widzę, że dwa kolejne pociski poleciały. Dwie kolejne salwy. 12 pocisków. 24 pociski. Dobra, konwerter masy raczej jedną salwę dostanie i odpuści. No, proszę bardzo, dość twardy budynek. Dobra, powinienem mieć już dostępną jedną rakietę. Tak jest, jedną rakietę mam dostępną, zatem... A zatem zróbmy to w ten sposób. A co tam? Cokolwiek by nas nie czekało, artyleria nas ochroni, więc zakończmy to. Zakończmy to w stylu atomowym. The NOAA unit cannon can now be built by your ACU or an engineer. If this thing works as advertised, you can use it to launch an army near the remaining substations. I proszę państwa, to będzie chyba ostatni nasz sukces. Tu twarde cholerstwo. Myślałem, że jedna atomówka da radę, a tu proszę bardzo, twarde. Nie szkodzi, zaraz będzie kolejna. Tymczasem dokończmy dzieła zniszczenia po prostu staromodną artylerią. Niech załatwi to po prostu artyleria. Teraz się tam powinien pojawić drugi grzybek. Substations are down. The shield is disabled and the reactor core is exposed. Dobra, jak to wygląda sprawa? No także zaraz te pociski spadną prosto na rdzeń. Uła. Chciałbym w to uderzyć tak naprawdę atomówką. Albo dwoma, albo nawet trzema. Tu widzę. Nadal próbują. Raczej im się to nie uda. Rozbraja mnie ten niebieski radar. Właściwie te dwa niebieskie radary. No, elegancko. O kurde, co tu jest? No proszę bardzo, mamy tu jakiegoś eksperymentala. Artyleria powinna sobie tutaj świetnie dać radę. Najpierw oberwie grubas. Następnie oberwą te jednostki. No, świetnie, tutaj dostają. Właśnie mój labrador próbuje sabotować moją grę. Co chcesz? Co ty chcesz? Chcesz, żebym cię wypuścił? Tak? Ale to musisz coś powiedzieć, jak chcesz, żebym cię wypuścił. No co, chcesz iść? Tak? Chcesz iść? Wow, nie zwróciłem uwagi na to, że ta artyleria tu poleciała. I prawdopodobnie będzie to ostatnia salwa. Chociaż może... Może i nie. Ale na pewno będzie to ostatnia... Tak, to jest właśnie mój labrador, który chyba chce zacząć nagrywać ze mną. No co, też chcesz nagrywać ze mną? Też chcesz ze mną nagrywać? Tak? Aj, grafuj już. Grafi! Idź sobie. Idź sobie. Nie wskakuj mi na krzesło. Za małe jest dla ciebie. No dobrze, pocisk tutaj zaraz spadnie.
Mam nadzieję, że załatwi sprawę z reaktorem. Tak jest. Wait, before you do it. Have someone on the line for you. Encrypted connection established. Dom, George and I are safe. I thought both of you were dead. Oh, is it good to be wrong? You should be used to it by now. Well, everyone has a skill. Honey, I'm about to do something very, very stupid. I have faith in you. If I fail, they'll come after you. Then don't fail. Be safe, my love. Encrypted connection lost. Colonel Rogers, I'm feeling generous right now, so I'm going to give you one last chance to walk out of here alive. The UEF survived the idiots who want to create coalitions and make treaties with our enemies. But people like you rot the soul of our great faction. I'm ready to die like a soldier, with honor. Speeches will get you nowhere, Colonel. Do your worst, son. Dom? Dom? Are you there? Please be there. I'm here. At least most of me is. I have a few things to finish up, and then I'm coming home. Wait a second. What's that? Oh, that can't be good. Honey, I might be a little late. Operation completed. No i tak, i w ten sposób doszliśmy do końca tej misji. Także w tym momencie ja się z wami żegnam. Oczywiście jak zawsze łapka w górę, jeśli się podobało, jeśli nie, łapka w dół. Również zachęcam do subskrypcji kanału, a tymczasem żegnam się z wami i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem, moi drodzy. Na razie.